Druk 351. Proszę Państwa, druk 351. Przede wszystkim druk 351 nie posiada uzasadnienia, a powinno być nieuzasadniające na element projektu uchwały. I również zwróciliśmy się z pytaniem do referatu legislacyjnego Kancelarii Rady Miasta Gminy Skarkowa i o przeglądnięcie tego projektu uchwały i odpowiedź jest taka. Przesłana uchwała powinna zostać zmieniona, ponieważ w obecnym kształcie jest bez treści. Aby to naprawić, należałoby treści załącznika przeredagować i paragrafie pierwszy. Paragraf pierwszy brzmi: występują wnioski do prezydenta miasta Krakowa. Wniosek jest załącznikiem do niniejszej uchwały i jej integralną częścią. Tak mówię, no ja składam w tym momencie z uwagi na to, że nie ma uzasadnienia tej uchwały, czy nie spełnia wszystkich wymogów formalnych. Ja wnioskuję o odrzucenie tego projektu. Pani chciała też odprawiać tego zostało punktu. No dobra, jeżeli są poprawki, to jest tak. Sesja została już położona na pytanie do Państwa w sprawie dzisiaj. Ja odsłonię na pewno autopoprawkę do tej uchwały. W prosty sposób nie, bo rzeczywiście się pojawia. Mianowicie paragraf, to co jest w załączniku, zostanie przeniesione do paragrafu pierwszego. Czyli wnioskuje się, występuje się z wnioskiem prezydenta miasta Krakowa po treści. Następnie chodzi załącznik, czyli dla elementowych. Może wyjaśnię pomocową sesję, o co chodziło. Więc załącznik wchodzi do paragrafu pierwszego. Wnioskuje się z wnioskiem do prezydenta miasta Krakowa o treści. Tylko udaje się załącznik. Treść załącznika. Wytaczamy wniosek, nie załącznik, bo musimy pamiętać tej legalności. A czy nie można by zrobić w ten sposób? Występuje się z wnioskiem do prezydenta miasta Krakowa o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w budżecie na rok 2014 pozwalającej na budowę systemu, a to co wreszcie zostaje w załączniku zrobić, aby to zostało. Okej, wtedy mamy treść, występuje w wnioskiem w konkretnej sprawie i pod spodem jest uzasadnienie. Mamy wtedy usunięte wszystkie błędy formalne i treść z sensem. Oczywiście. Zgadza się. Kto z Państwa? Jeszcze mogę poprawkę. To bardzo proszę, żeby nie było zabezpieczywać po rosyjsku, tylko żeby było zapewnienie, a nie zabezpieczenie. Czy słowo zabezpieczenie jest na nigdzie? Zabezpieczenie nie jest tu właściwym słowem. To Łukaszu, oczywiście, nie ma problemu. Zabezpieczenie, ale zabezpieczenie. Paragraf pierwszy. Występuje się z wnioskiem do prezydenta miasta Krakowa o zapewnienie odpowiedniej kwoty w budżecie na rok 2014 pozwalającej na budowę systemu monitoringu świetla kamera na terenie całej trzeciej dzielnicy, całej dzielnicy trzeciej planów czerwonych. Paragraf drugi, no bo uchwała w życie z dnia podjęcia i uzasadnienie. Na ludowej sesji Rady Dzielnicy Trzeciej przeznaczyła kwotę 102 tysiące na budowę monitoringu miejskiego w systemie świetla kamera na terenie Siła Wiśniowa. System świetla kamera prowadzony z drugiej najwyższej rozdzielczości. Podpunkt AB. Wyżej wymieniona kwota pozwoli na wykonanie systemu wykonania wielkiej części z budynku planu czasowego. Zwracamy się. No właśnie. Ja bym to pierwsze zdanie, to jest po prostu wykreślić. Dobrze. Byłem tu, że to chodzi o meritum, jest, żeby po prostu prezydent nie chciał. Na ten nie chciałem. Dokładnie. Ja się nie wypowiadam na to. To lepiej czy to dobrze. Drodzy Państwo, przewalczyliśmy o tą poprawkę. Treść projekt uchwały jest pozbawiony teraz błędów formalnych. Ma sens. Początek, ich rozwinięcie, zakończenie, uzasadnienie. Kto z Państwa radnych Dziękuję bardzo za zwrócenie mi uwagi i 6-7 godzin temu ta kontroportowka została już zgłoszona. Nie wiem, no proszę, ja ją wysyłałem na pewno. A druga rzecz, to co Staszek powiedział. Czyli te nasze uchwały mają jakąś logikę. Jest już radny pan Stanisław Strzyński. Wszystkie nasze uchwały mają jakąś logikę, sens, jedna wychodzi z drugiej. Oczywistą było rzeczą dla mnie, że jeżeli drugi
353, a to składam też wniosek o wycofanie tego 351. Dla mnie to było tak oczywiste, czysto oczywiste, jak to mówi pewien polityk. No więc to była tylko taka uwaga. Jeszcze jakieś głosy w dyskusji w tej sprawie? Nie widzę, przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zakresie przyjęcia 71 artykułu poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Zatem przyjęcie uchwały w zakresie 351 artykułu poprawką.